Takie spotkanie jak to, to nic innego jak modlitwa i rozmowa. Zobaczcie, przez długi czas uwielbialiśmy naszego Boga. Adorowaliśmy go, mówiliśmy, że go kochamy, że jest wspaniały. Chwaliliśmy go tutaj przed tym mikrofonem, a teraz on ma dla nas słowo. Co wy na to? Tak jest. Chcę się modlić. Panie Boże, to jest bardzo ważna chwila teraz. Bo możemy usiąść w ławce przed komputerem i gdzieś tam wpuścić jednym muchem, jednym wypuścić to, co chcesz do nas powiedzieć. Ale możemy też odebrać to, jak słowo dokładnie dla nas. Niech się tak stanie. Panie, ja Ciebie wywyższam. Poczułem Twój wyraźny dotyk w tej sprawie i chcę dzisiaj. Dzięki Twojej woli stać się Twoim narzędziem. Panie, Mów. Chcemy usłyszeć Twoje Słowo. Bądź wywyższony. Chwała niech Ci będzie, Panie. Amen. Można mówić w nieskończoność w temacie, w którym obecnie jesteśmy, czyli modlitwy. I powiem Wam tak, można mówić o tym, jak się modlić, jakie stosować. Nie chcę powiedzieć triki, no bo to jest w ogóle niepasujące słowo, ale yy, zasady, w jaki sposób wypracować sobie warsztat modlitewny, nauczyć się go, bo to trzeba się tego nauczyć. Tak jak roz, uczymy się rozmawiać z innymi, tak też musimy się nauczyć rozmawiać z naszym Bogiem. Można znowu mówić w nieskończoność o błędach, jakie można popełniać w modlitwie. I można je wyznaczać, mówić, pokazywać, jak nie, czego nie robić. I pewnie przez ostatni czas, ostatnie tygodnie tak to miało miejsce. Ale dzisiaj stoję przed Wami, i jeżeli wszystko, co do tej pory było, zapomnieliście, to nie szkodzi. Bo dzisiaj jest chyba, nie chyba, na pewno. Dzisiaj jest najważniejsza rzecz związana z modlitwą, o jakiej można w ogóle mówić. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Tak jest. Bez tej rzeczy wszystko, co było do tej pory i pewnie będzie, jeżeli Pan Bóg pozwoli, bo chcemy nadal mówić o modlitwie, chyba że będzie jedna Jego wola inna, to wtedy zmienimy temat dzisiejsze nauczanie mogłoby być puentą, końcem cyklu o modlitwie, a jednak jest dzisiaj. Zobaczymy, co dalej. Otwórzcie Ewangelię Mateusza. To jest fragment, który już czytaliśmy w kontekście modlitwy i chcę od niego wyjść, bo w zasadzie go tylko tak dotknęliśmy, a on jest... On dotyka, jak powiedziałem, najistotniejszej sprawy. Ewangelia Mateusza, osiemnasty, chyba rozdział. Zaraz Wam powiem precyzyjnie. Siedemnasty. Siedemnasty rozdział. I przeczytam historię, która zaraz Wam się pewnie przypomni. I gdy przyszli do ludu, przystąpił do Niego człowiek upadł przed Nim na kolana. Ten ktoś to Jezus. Człowiek pada przed Jezusem na kolana i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest epilektykiem i źle się ma. Często bowiem wpada w ogień i często w wodę. I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić. A Jezus odpowiadając rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny, jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywieźcie go tutaj. I zgromił go Jezus i wyszedł z niego demon. I uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Wtedy przystąpili ucznie, uczniowie do Jezusa na osobności i powiedzieli, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. A on im mówi, dla niedowiarstwa waszego, bo zaprawdę powiadam wam, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, to powiedzielibyście tej górze, przeniesie się stąd tam, a przeniesie się i nic niemożliwego nie będzie dla was. Ale ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Pamiętacie tą historię? Chyba trzy czy cztery tygodnie temu, gdzieś ją dotknąłem, to było w kontekście nauczania o mm, zasiewaniu trawników i o tych mniszkach. Historia wygląda tak: są uczniowie, którzy próbują naprawić coś na tej grzesznej ziemi. Tak? Tym razem to jest wypędzenie demona z kogoś. I próbują, kombinują, ale nie wychodzi im. I yy, ojciec chłopca, który jest opętany, przychodzi do Jezusa i mówi: Pomóż mi, bo już dużo rzeczy próbowałem, nawet byłem u Twoich uczniów, ale nie mogli. A Jezus wtedy zdycha i mówi: O Rodzie bez wiary. Robi tak. Demon wychodzi, uczniowie otwierają buzie, przychodzą później do Jezusa, jak już się wszystko uspokaja. Chciałbym zobaczyć ich miny, kiedy przychodzą. Nie wiem, czy mieli zwieszone głowy, czy może byli zamieszani, zmieszani, no bo coś im się nie udało, a mieli wszystkie narzędzia. No i wtedy Jezus im tłumaczy, dlaczego im się nie udało. I mówi im rzecz, o której chcemy dzisiaj mówić. Czego im brakowało? Wiary. Takie proste. Powiedziałem wam wtedy, że ten fragment całe życie rozumiałem w ten sposób: Że uczniowie przychodzą, Jezus im mówi o wierze, a później nawiązuje do wypędzenia demona i mówi tak. Ten rodzaj, czyli zawsze sobie myślałem, ten rodzaj, czyli demon, to jakiś był siłacz wielki, albo ich było kilku nawet, ten rodzaj nie wychodzi inaczej jak tylko przez modlitwę i post. No to co? Jeżeli się modlimy w naszym życiu, tak dotąd to rozumowałem, jeśli się modlimy w naszym życiu i coś nie wychodzi, to co trzeba robić? Modlić się dalej. Jak dalej nie wychodzi, modlić się dalej. Jak dalej nie wychodzi, pościć. I się modlić, i pościć, i się modlić, i pościć, i się modlić, i w końcu tego pana Boga do muru, ręka w gardło, uzdrawiasz albo nie. Tak? No jak to wygląda? Jak nie raz, to drugi, to trzeci, to czwarty. No i może w końcu ten wspaniały Bóg się zlituje. Wierz 21 nie mówi. O modlitwie i post, w kontekście wyganiania demonów. To się trz nie trzyma tutaj w ogóle całości. Jezus najpierw uczniom mówi, że brakuje im wiary, brakuje im tego czegoś, co pozwoliłoby im w taki sposób wygonić demona z tego człowieka. I mówi, taki rodzaj, czyli takie niedowiarstwo, wychodzi tylko przez modlitwę i post. I wtedy wszystko się układa. Jesteście ze mną? Zostawmy tą historię. Albo jeszcze nie. Powiem Wam, że w kontekście tej historii w końcu powiem Wam, że już kilkanaście, dziesiąt lat jestem gdzieś przy chrześcijaństwie, albo można powiedzieć chrześcijaninem i znam ten temat, ten tekst od dawna, a może jeszcze bardziej, jeszcze długiej znam temat postu. I nigdy tak na 100% nie rozumiałem postu. Różne tłumaczenia słyszałem, dlaczego należy pościć. I gdzieś zakodowało mi się w mojej głowie, że post pomoże mi załatwić sprawę u Pana Boga. Mam, przeważnie pościmy, jak mamy taki problem, nie taki malutki, tylko taki, który już się tam rozrasta, a już prawie pęka. No to co, w końcu wyciągamy ostatnie działo i mówimy: No to będę pościł. Idzie przy gwoździe, przy ścianie Pana Boże, i w końcu ulegniesz, i zmienisz to, co ja chcę. Albo pobłogosławisz, albo dasz. No i wtedy my pościmy. Dzień, no jest okej, okay. dwa, trzy, najlepiej tydzień, to wtedy Pan Bóg już zupełnie zmięknie. I zawsze gdzieś z tyłu głowy miałem, że ten post to jest takie wykręcanie Panu Bogu ręki. I tak się siłujemy, siłujemy, i w pewnym momencie to wszystko tak już puszcza. Jest, zdobyłem to w intencji, czego poszczę. I w końcu, kiedy przeczytałem tą historię, oczywiście ja to trochę przekoloryzowałem, bo bardzo też rozumiem, posw, rozumiałem post w kontekście tego, że to jest szczególny czas zbliżenia się do Pana Boga. Jak człowiek jest głodny, burczy mu w brzuchu, to za każdym razem jak zaburczy, to się pojawia taka lampka, styki się stykają, coś tam biegnie, jakiś sygnał, i wtedy pyk, myślimy o Panu Bogu. A jak myślimy o Panu Bogu, to nam się przypomina intencja. Jak się nam przypomina intencja, to wtedy wzdychamy, czyli z Nim rozmawiamy. I to jest fajne. Mi się podobało to, bardziej niż to wykręcanie Panu Bogu ręki będę tak długo pościł, aż, aż mi tam się wszystko uda. Bardziej mówiłem, okej, okay, to może jest takie przybliżenie do Pana Boga i wtedy myślę o Nim. A co tutaj jest napisane? Módlcie się i pośćcie w, w jakim kontekście Waszej wiary. Całe chrześcijaństwo, moi drodzy, jest oparte tylko na dwóch rzeczach a w zasadzie na jednej. Całe chrześcijaństwo jest oparte na wierze, a z wiary wychodzi moc Ducha Świętego. I wtedy rzeczy się dzieją wielkie. Jeżeli macie taki problem, jeżeli mamy taki problem, to nie pośćmy po to, żeby Pana Boga przekonać, żeby on go rozwiązał. Tak czytam z tej historii. Tylko po to, żebyśmy uwierzyli w to, że on może ten problem rozwiązać. Taki rodzaj, takie niedowiarstwo wychodzi tylko w jeden sposób: modlitwa i post. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. to jest właściwa historia? To był wstęp. Tydzień temu mówiłem wam, że zmierzyłem się z dinozaurem, takim herkulesem, czy tam jak to się mówi. O, najlepiej Goliatem biblijnym moim. Pamiętacie historię o tym piekle, niebie? Jak skończyłem nauczanie i byłem już w domu, to poczułem niesmak, powiem wam. Bo zapomniałem jednej rzeczy powiedzieć. Bardzo szanuję ludzi, którzy bo powiedziałem, że a tam piekła i nieba nie ma. To tam są takie dziwne rzeczy napisane. Jezus to powiedział tylko po to, żeby pokazać w przypowieści coś. Bardzo szanuję ludzi, którzy wierzą w piekło i niebo. Nawet jestem w stanie sobie wyobrazić, że potrafią to wytłumaczyć. Tak jak wam powiedziałem przed chwilą z postem. Zobaczcie, ja mam 33 lata i całe życie myślałem, że post to jest coś takiego, a dzisiaj staję przed wami i przyznaję się, że dzisiaj to rozumiem inaczej. Wy może jeszcze jesteście na innym etapie, ktoś jeszcze na innym. Wracam do zeszłego tygodnia. Można wierzyć w piekło i niebo, bo jeżeli jest się na jakimś etapie zrozumienia Biblii, ja rozumiem to inaczej, tak jak powiedziałem tydzień temu. I kolejny, to było to, co było. Kolejny taki Goliat, mój biblijny. Ewangelia Łukasza, 18 rozdział. Powiedział im też podobieństwo o tym, że powinni zawsze się modlić i nie ustawać. Pasuje do naszego tematu? Powiedział im podobieństwo o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ustawać. No i opowiada Jezus historię i mówi tak. Był jeden, w jednym mieście pewien sędzia, który Boga się nie bał, a z człowiekiem się nie liczył. Była też w owym mieście pewna wdowa, która go nachodziła i mówiła: weźmie w obronę przed moim przeciwnikiem. I przez długi czas nie chciał, potem zaś powiedział sobie: chociaż Boga się nie boję, ani z człowiekiem się nie liczę. Jednak ponieważ przy, naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. I rzekł Pan, Jezus. Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia powiada, wykrzyknik. A czyżby Bóg nie wziął w obronę swoich wybranych, którzy wołają do niego we dnie i w nocy, chociaż zwlekaj w ich sprawie? Powiadam wam, że szybko weźmie ich w obronę, tylko czy Syn człowieczy znajdzie wiarę w ziemi kiedy, na ziemi, kiedy przyjdzie. Człowiek do granic niemożliwości zniekształcił obraz Pana Boga. Każdy z nas, ja, wy, wszyscy, którzy są na tej ziemi, mają swój obraz Pana Boga. Mój obraz Pana Boga. Do niedawna z tej historii to był obraz tego sędziego. Tak trochę. No bo co my robimy? Jak nie wychodzi nam modlitwa, to jeszcze raz. Jak nie wychodzi jeszcze raz, to sobie mówimy: No może niezbyt gorliwie się modliłem. Trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty mijają lata, w końcu sobie myślimy. Usprawiedliwiamy niewysłuchane modlitwy tym, że no przecież może to nie jest wola Boża. No i wtedy odsapnięcie to nie jest wola Boża. Widocznie ktoś ma mieć tak źle, jak ma. Widzicie to? Pamiętacie, jaka jest wola Boża? Żeby było tak jak w niebie, tak na ziemi. I to sobie powiedzieliśmy, i wszyscy tu krzyczeliśmy. Że Boża wola jest, żeby było tak jak w niebie, tak na ziemi. To po co w takim razie modlimy się dziesiąty, piąty, piętnasty raz? I stawiamy Pana Boga w miejscu, w którym Jezus opisuje tutaj w tej historii tego niesprawiedliwego sędziego. Nachodzi Go pewna kobieta. Długo już Go nachodzi i prosi Go weźmie w obronę, bo mam kogoś, kto mnie strasznie prześladuje. I co ten sędzia mówi? Nie. I znowu. Sędzia mówi nie. I znowu, i znowu. I w końcu siedzi w domu w swoim fotelu, i rozmyśla i mówi: Tak długo do mnie przychodzi. W końcu przyjdzie i strzeli mnie. Tak? Tak tu jest napisane. To jest w Biblii. Nie, nie, nie. Gdzie to jest? W końcu żeby nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Nie śmiejcie się, to nie są jakieś moje wymysły. Czy widzicie takiego pana Boga? Czy to jest możliwe? Jezus zaczyna tą historię i mówi: Powiem wam podobieństwo, żebyście się zawsze modliwi i nie ustawali. I później pokazuje, ja tak rozumiałem, później pokazuje, jakby siebie, pana Boga, że my musimy do niego tak uporczywie, namolnie. Dziesiąty, piętnasty, to co powiedziałem, w końcu dochodzimy do ściany, przygwożdżamy Boga, i on nie ma nic do zrobienia jak tylko nas wysłuchać. Ta historia nie pokazuje Pana Boga. Ten niesprawiedliwy sędzia to nie jest Pan Bóg. Ja to tak dzisiaj rozumiem. W żadnym aspekcie. A pomogło mi to zrozumieć, pomógł mi to zrozumieć wiersz ósmy. Powiadam Wam, że szybko Bóg weźmie w obronę tych, którzy potrzebują, i później dodaje Jezus niesamowitą rzecz. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie. Nie wiem, czy zdawaliście sobie sprawę, ale cały, nie boję się tego, i mam nadzieję, że nigdy tego nie odwołam. 100% skuteczności modlitwie leży po stronie człowieka. Czy jesteście w stanie przytaknąć temu? 100% skuteczności modlitwy leży po stronie modlącego się człowieka. Dlaczego tak mówię i próbuję to teraz obronić? Wola Boża jest niezmienna. Nigdy się nie zmienia. On zawsze chce dobrze. Czyli nie ma możliwości nieskuteczności. To co w takim razie sprawia, że, że się nie powodzi? Nasza niewiara. Wszystko jest oparte na naszej wierze. Wszystko. Jezus, zobaczcie, jak chodził po ziemi i dotykał, uzdrawiał, rozmawiał, nawracał ludzi. To nie wiem, w ilu przypadkach, strzelam, w 80% zawsze gdzieś dodawał: wiara twoja uzdrowiła cię, dzięki twojej wierze. Pierwszy cud Jezusa, dzięki wierze jego matki, Jezusa matki. Pamiętacie? Mówiliśmy kiedyś o tym. Wszystko, co się działo, działo się dzięki wierze kogoś obok zaangażowanego, Albo dzięki wierze Jezusa. Pamiętajcie, że Jezus nie robił rzeczy swoją boską mocą, bo jej nie używał tutaj na ziemi. On robił rzeczy tak samo jak my swoją wiarą. No bo były przypadki, kiedy na przykład wskrzeszał zmarłych łazarza, wszyscy mu mówili: Nie ma sensu, trzy dni czy tam cztery leży, już śmierdzi strasznie. Nie otwieramy tego grobu, pewnie już się tam rozsypuje w tych bandażach, bo tam ten rejon jest strasznie gorąco. Nie ma sensu, żebyś tutaj przychodził i nawet z wyrzutami do Jezusa mówią: Dlaczego tak długo zwlekałeś? I wszyscy dookoła mu mówią, że się nie uda, że po co? A Jezus staje, zamyka oczy i dzięki swojej wierze. I później mówi do Jezusa piękne słowa, ja wiedziałem, że Ty wysłuchasz. Wołałem na głos przy tych wszystkich ludziach tylko po to, żeby zrozumieli, ale ja wiedziałem, że Ty wysłuchasz, że Ty jesteś wielki. Zrobił to dzięki swojej wierze. Wszystko, o wszystko, co się modlicie, wszystko jest oparte na wierze. I wtedy, jak wychodzimy z tego założenia, to słowa. Wszystko, o co poprosicie, spełni się wam. Wiecie, co my dodajemy jako chrześcijanie do tego tekstu? Wszystko, o co prosicie, spełni się wam. My tam po przecinku uzupełniamy Biblii i mówimy, ale jeżeli to jest wolą Bożą. Ale jeżeli to nie miesza planów Pana Boga. Ten tekst literalnie znaczy wszystko. Wszystko, na co pozwoli wam wasza wiara. I dlatego Jezus mówi absurdalny przykład: nie mówi, jeśli będziecie mieli wiarę jak, wiarę jak ziarenko gorczycy, to wypędzicie tego demona. Nie. On mówi: jak będziecie mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, to zrobicie rzecz, która nikomu nie służy. Powiecie tej górze przenieść się stąd tam. Widzicie to? Wszystko o cokolwiek poprosicie w wierze spełni się wam. Jesteście gotowi na taką modlitwę? Nie? <laughs> Powiadam Wam, że szybko weźmie w obronę Syn Człowieczy, tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na Ziemi, gdy przyjdzie. Co tu jest napisane? Powiadam Wam, że szybko weźmie ich w obronę. Co robił niesprawiedliwy sędzia? Czekał. Miesiąc, dwa, rok, a ta kobieta go nachodziła, przypierała go do muru. W pewnym momencie bał się o rękoczynę i w końcu mówi, dobra, wezmę ją w obronę. A Jezus co mówi? Syn człowieczy, żebym nie zmienił, ja wam powiadam, że szybko Pan Bóg weźmie was w obronę. W tym momencie nie trzeba się modlić 30 razy. Wystarczy raz z wiarą. Wiem, co teraz zrobicie. Przestaniecie się modlić. Naprawdę, przestaniecie się modlić, dlatego że będziecie wątpić w waszą wiarę. Dobrze, przestańcie się modlić. Spróbujcie wytrzymać tydzień, miesiąc, rok. Pozwalam wam na to. W końcu przyjdzie czas, kiedy padniecie na kolana, ale spróbujcie. Ja chcę to spróbować. Po raz pierwszy ze stuprocentową świadomością, Przystąpić do postu i modlić się o wiarę. O jedną rzecz chcę się modlić o wiarę. Spotkam dziurę w chodniku. Zanim się nad nią zatrzymam, wszystko poprzedzę postem i modlitwą. I złapię Pana Boga, tak jak Jakub złapał anioła i nie puścił Go, dopóki ten mu nie pobłogosławił. Chcecie tak? Wszystko o cokolwiek poprosicie. Wszystko o cokolwiek poprosicie spełni się Wam, jeżeli taka będzie Wasza wiara. 100% skuteczności modlitwy leży po naszej stronie. Pan Bóg, Pan Dyrektor, dał nam wszystko, co tylko potrzeba. Pamiętacie? Taczka, haczka, szpadel, wiadra. Nasiona, wszystko co jest potrzebne. Jak otworzymy Ewangelię Jana, czternasty rozdział. Kończę już. Jezus mówi pewne słowa. Które tylko dla mnie potwierdzają to, z czym, co dzisiaj Jezus zostawia w naszych sercach, co Pan Bóg zostawia w naszych sercach. Czternasty rozdział od dwunastego wiersza. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. To jest Powiem wam, że ja się skupiam na tej pierwszej części. Każdy, kto wierzy we mnie, także będzie dokonywać uczynków, które ja czynię. Nie wyobrażam sobie czynić czegoś więcej ponad to, co Jezus. Nie jestem jeszcze na to gotowy. To zostawiam na później. Chciałbym dotknąć tych takich dla mnie najmniejszych, z którymi walczył Jezus. Dlaczego tu jest użyte znowu słowo wiara? Kto wierzy w Pana Boga, tak w 100%, to wierzy w Jego moc. Jak wierzy w Jego moc, to zna Jego wolę. A jaka jest Jego wola? Żeby było tak jak w niebie, tak i na ziemi, czyli dobrze. Nie ma innego rozwiązania. Możecie się sobie tłumaczyć na tysiące sposobów, dlaczego Pan Bóg Was nie wysłuchuje, i oskarżać Go o rzeczy, które Go smucą. Mówić Mu, że widocznie była taka Jego wola. powiem wam więcej. Wiem, że każdy z was, bo ja też to przechodziłem, o, robimy tragiczną rzecz. Myślimy, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje, bo nabroiliśmy w życiu. Nie pokiwacie tak głową. Znacie swoje błędy. Wiecie, gdzie broicie i gdzie jest wasz grzech. I wtedy co? Modlitwa na plan dalszy. Dlaczego na plan dalszy? No, bo przecież nie zasługuje na nic. Nie wysłuchasz. Takiego bandziora. Ja widzę Pana Boga, który płacze w niebie, bo patrzy na nas i myśli, i, i, i widzi, jak my go rozumiemy. On nas nie wysłucha, bo nabroiliśmy, on nas nie wysłucha, bo widocznie nie taka była jego wola. Jakie macie jeszcze wytłumaczenia niewysłuchanej modlitwy? A przyczyna jest tylko jedna: nasza wiara. I wtedy wszystko jest możliwe. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Jeśli o coś prosić będziecie w imieniu moim, spełnię to. I tam nie ma słowa ale. Ja wiem, jest jeszcze tekst 15 i tam jest napisane: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie, i to jest nasza motywacja do tego, żeby sobie myśleć, nie przestrzegam przykazań, no to Pan Bóg mnie nie wysłucha. Nie jest tak. Jeśli mnie miłujecie, co to znaczy miłować kogoś? Można kogoś kochać, w kogo się nie wierzy? Nie, nie można. Jezus mówi: Jeśli we mnie wierzycie. Będziecie dokonywać rzeczy takich, jakie ja dokonałem na tej ziemi, i dodaje nie ale, tylko mówi i jeszcze większe. Padnijcie na kolana po tym, jak już przestaniecie się modlić. Spróbujcie pościć i skupiajcie się tylko i wyłącznie na jednej rzeczy na naszej wierze. A wtedy stajemy i w mocy Boga rozkazujemy: chorobo wyjdź, demonie wyjdź. Tak jak robił to Jezus, bo wierzył: Zostawiam Was z tym, uśmiechnijcie się. Wiem, że przestaniecie się modlić, ale wrócicie do modlitwy. Jak wrócicie, to pamiętajcie tylko o jednym słowie, wiara. 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 I to jest chyba jedyna rzecz, moim zdaniem, to jest jedyna rzecz, o którą możemy prosić naszego Boga. Nieustannie. Dziesięć lat, piętnaście, dwadzieścia, trzydzieści. Nie wolno nam się modlić 10 lat o to, żeby coś się stało. Nie. Pamiętajcie, że to nasza wiara sprawia, że to się nie dzieje. Módlcie się 15, 20, 30 lat o wiarę, a wtedy będą się działy rzeczy wielkie. Chwała Jezusowi. Amen.